12 minut 6, Kurier w Samo Południe, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i od razu przechodzimy do tematów konkretnych. Z nami jest już Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji. Dzień dobry. Witam Państwa. Tunezja. W weekend prezydent Kais Saied zawiesił parlament, zdymisjonował rząd, odebrał posłom immunitety. Wczoraj odwołał dotychczasowego prezesa telewizji publicznej. Z czym mamy do czynienia w Tunezji? Czy to próba oczyszczenia, czy może walki z przeciwnikami politycznymi? Faktycznie od 3 dni prezydent Kais Saied jest właściwie jedyną osobą kierującą tym krajem, ponieważ w nocy z niedzieli na poniedziałek odwołał premiera, nie zastępując go nikim, i przejął de facto funkcję premiera. Następnie odwołał 2 ministrów, w tym ministra obrony, a wczoraj, jak to wspomniał bardzo słusznie, odwołał prezesa telewizji publicznej. Tak więc można de facto uznać, że pada ostatni bastion tak zwanej wiosny arabskiej i Tunezja wchodzi powoli na drogę egipską. Pamiętamy, jak potoczyły się wydarzenia w Egipcie, kiedy to wówczas faktycznie do władzy doszło ugrupowania w Drodze Demokratycznej, doszło do swego rodzaju chaosu politycznego. Następnie stopniowo przejmowali władzę wojskowi, co doprowadziło właściwie do powrotu tak naprawdę starego reżimu, tylko z nowymi twarzami. Czy w Tunezji trwa taki sam proces? Pamiętajmy, że Tunezja znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony Tunezja jest de facto bankrutem ekonomicznym. Najpierw upadek biura Thomas Cook, następnie pandemia. To wszystko sprawiło, iż główne źródło dochodu tego państwa, czyli branża turystyczna, de facto upada, czy już wręcz upadła w tym kraju. Jest to kraj, który już przed pandemią miał wiele kłopotów. Pamiętajmy, jest to jeden z tych krajów Magrebu, gdzie młodzi stanowią większość, czyli osoby znajdujące się w wieku od 18 do 30 lat stanowią 70% społeczeństwa tunezyjskiego. To wszystko powoduje, że bezrobocie jest ogromne w tym kraju, jak również ogromne jest takie poczucie braku możliwości na rozwój osobisty. Coraz trudniej nie udaje się imigracja do Europy, jest ona utrudniona. Tak więc Tunezyjczycy starają się realizować swoje aspiracje w swoim kraju, co zdaje się bardzo trudne. To było trudne przed pandemią, jest to jeszcze trudniejsze obecnie. Wreszcie problem z islamistami. Otóż Tunezja, podobnie jak Algieria, dzieli ten sam problem, czyli właściwie pogranicze algiersko-tunezyjskie. Tam znajduje się kilkaset islamistów, którzy właśnie znajdują się w górach. Również islamiści działają w społeczeństwie tunezyjskim w sposób dość nieskrępowany, można powiedzieć. Być może wręcz mają oni łatwiejsze, większe możliwości działania niż ma to miejsce w Algierii, gdzie de facto rządzi wojsko i rozprawia się w sposób niezwykle brutalny i krwawy z islamistami. Tam w Tunezji, właśnie jako w państwo bardziej demokratyczne, islamiści pod przykrywką już działalności politycznej, społecznej mogą działać bezpieczniej, bardziej swobodnie, przez to skuteczniej. Wreszcie sama postać Saieda. Jest to postać bardzo tajemnicza, ponieważ w roku 2019, jeszcze w styczniu tamtego roku, nie było nikomu znany, a tak naprawdę jest to profesor uniwersytecki, człowiek, który nie był związany z polityką tunezyjską, nie był w ogóle związany z polityką jako taką i de facto pojawił się w sytuacji głębokiego kryzysu w Tunezji. Pojawił się po śmierci urzędującego prezydenta, ojca rewolucji tunezyjskiej z roku 2011, pojawił się wreszcie w sytuacji, gdzie zdawało się, iż Tunezją będzie rządził, można powiedzieć, oligarcha Nabil Karoui, osoba bardzo kontrowersyjna, o której mówi się wiele rzeczy. Również takie rzeczy, że właściwie jest czymś na wzór rosyjskiego oligarchy, i ta postać budziła kontrowersje w części społeczeństwa. Wreszcie dość sytuacja niestabilna, ponieważ w lipcu 2019 roku Karoui został zatrzymany, aresztowany w związku z podejrzeniami o korupcję i tak naprawdę prowadził kampanię wyborczą z więzienia. Jeszcze wróćmy na chwilę do obecnego prezydenta. Powiedział pan, że jest szerzej był nieznany wcześniej w polityce. Wiemy, że zasiadał w grupie ekspertów, którzy przygotowywali projekt tunezyjskiej konstytucji w
2014 roku. W Cuglach w 2019 roku wygrał te wybory prawie 73% poparcia. Co jeszcze o nim wiemy? Jest bezpartyjny. W takim razie pytanie, czy ktoś może za nim stać, czy reprezentuje on czyjeś interesy? No właśnie, i to jest świetne pytanie, panie redaktorze, ponieważ sam Kais Saied był oskarżany jeszcze przed wyborami o bliskie kontakty z islamistami, nie tylko tureckimi islamistami. Po wygranych wyborach zastanawiał się wręcz, jak będzie wyglądała Tunezja pod jego rządami. Sam Saied zawsze przedstawiał się jako człowiek bezpartyjny, człowiek apolityczny, jako prezydent całej Tunezji, który nie łączy się z żadną partią polityczną. Naprzeciw Saiedowi mamy partię Ennahdach. Jest to partia, która kojarzy się Tunezyjczykom coraz gorzej. Partia, którą zdaje się właśnie za partię oligarchów, partię korupcji. Tak więc tutaj Saied miał dość łatwe zadanie w sytuacji, gdzie faktycznie partia ta traci poparcie. Część Tunezyjczyków widzi w Saiedzie jakąś nadzieję na lepsze jutro. Wreszcie pytanie, kto popiera go z zagranicy? Kolejne pytanie bardzo ciekawe, ponieważ wiele ekspertów twierdzi, że Saied w tym, co zrobił, został jednak poparty przez Francję. Francję, która widziała w chaosie tunezyjskim, który właściwie trwał 3 miesięcy, czyli demonstracje, de facto upadek gospodarczy, swego rodzaju zagrożenie dla całego regionu. Pamiętajmy, że nie tylko Tunezja, ale przecież w Algierii również trwają protesty. A tutaj na prowadzenie w tym regionie wychodzi Marok. Marok przecież, który jest oskarżany, jak pan z pewnością redaktor wie o to, że zlecił podsłuchiwanie prezydenta Francji. Chociaż Marok zaprzecza, to jednak tutaj dowodów jest wiele, iż faktycznie prezydent Francji był podsłuchiwany przez Marok. Tak więc w sytuacji, gdzie mamy kryzys w Algierii i Tunezji, Marok uzyskuje leadership w tym regionie, wzmacnia swoją pozycję, co być może nie być po myśli Paryża. Tak więc niektórzy eksperci, na co nie ma dowodów, podkreślam, twierdzą, iż być może faktycznie Saied został w jakiś sposób wsparty przez Paryż po to, aby zaprowadzić swego rodzaju ład w Tunezji i zakończyć demonstracje antypandemiczne, zakończyć chaos jako taki. Tylko pytanie, jakie są plany samego Saieda, ponieważ Saied nigdy nie wyrażał jakichś specjalnych zainteresowań bliższymi kontaktami z Francją. Jest to polityk, który mówi o sobie, że jest apolityczny, ale jednak ma poglądy bardzo konserwatywne, jeśli chodzi o społeczeństwo, jeśli chodzi o strukturę społeczną, tak więc no tak to jakieś przemiany, jakaś laicyzacja Tunezji zdaje się nie być po jego myśli. Tak więc pytanie, czy tutaj faktycznie Saied jest dobrym partnerem, jednakże jego główny oponent, czyli premier, który został zdemisjonowany, był z kolei postrzegany na Zachodzie jako stronnik Erdoğana. Tak więc tutaj należy również dodać do tego chaosu tunezyjskiego, czyli chaos spowodowany pandemią, kłopotami gospodarczymi, ingerencję zewnętrzną. Z jednej strony faktycznie Erdoğan, i to jest zdaje się oczywiste, który próbował wpływać na politykę Ennahdy, który próbował zrobić z Ennahdy taką partię właśnie przypominającą jego partię AKP. Erdoğan, który właściwie próbował ukształtować Tunezję troszkę na swój wzór, ponieważ faktycznie prezydent Turcji walczy o leadership w świecie arabskim, w świecie muzułmańskim, arabskim również, ale głównie muzułmańskim. Z drugiej strony prezydent Francji również zainteresowany tym, aby Maghreb był stabilny, ponieważ Maghreb jest przecież istotnym partnerem gospodarczym dla Francji, ale również partnerem militarnym, chociażby w walce z terroryzmem w Sahelu. Sytuacja jest, zdaje się, skomplikowana, ponieważ z jednej strony prezydent podejmuje kroki absolutnie niezgodne z prawem i niekonstytucyjne. On powołuje się na artykuł 80 Konstytucji, która tutaj cytat pozwalający głowie państwa na chwilę przejąć stery władzy wykonawczej, gdy jest poważne zagrożenie. I cóż, to wszystko po konsultacjach z premierem i przewodniczącym parlamentu. Tych konsultacji nie wiem, czy do nich doszło. Fakt jest taki, że przecież tę konstytucję współtworzył sam Saied i powiedział wyraźnie, chce ścigać polityków za korupcję, więc może to jakaś prywatna wojna, może niepotrzebnie szukamy jakiejś pomocy z zewnątrz. Jest taka możliwość?
To wszystko wpisuje się w dużą politykę przez duże P międzynarodową. I tutaj no, mówi pan powołujący konstytucję, no jednak jest to daleko idący naciągany argument, ponieważ no, tutaj musiałby przedstawić jakiś plan B, czyli jakąś mapę drogową, jak wyjść z tego stanu wyjątkowego. Pytanie również, jakie były przesłanki, ponieważ konstytucja mówi jasno i wyraźnie, że tutaj muszą być jakieś konkretne przyczyny, które powodują odwołanie rządu. No tutaj nie było przecież ani wojny domowej, ani żadnego kryzysu, który czy upadku systemu politycznego, tak więc to jakby tutaj ten argument no, jest podważalny. Tutaj eksperci raczej mówią o działaniach pozakonstytucyjnych, no, które tak naprawdę idą w kierunku przejęcia pełni władzy w Tunezji. Pytanie, czy Sajed już wszedł na drogę Benaliego, czyli poprzednika rewolucji arabskiej, i czy właściwie czeka nas w Tunezji powtórka z scenariuszu egipskiego. Wreszcie pytanie, co jest lepsze dla państw zachodnich? Czy państwa zachodnie preferują państwa arabskie pod reżimami wojskowymi, czy też raczej takimi właśnie dyktatorskimi, z którymi się łatwo jest porozumieć? Czy faktycznie państwa zachodnie, niejako rozczarowane rewolucją arabską, będą nadal dążyły do tego, aby te kraje się demokratyzowały? To jest pytanie. Pamiętajmy, Tunezja była taką witryną transformacji. Była przedstawiona właśnie jako kraj, który z jednej strony jest krajem muzułmańskim, ale z drugiej strony potrafi wprowadzać zasady demokratyczne i się unowocześniać tak społecznie, jak gospodarczo. Wydarzenia zainicjowane przez Sajeda no idą w kontrze do tego argumentu. Teraz pytanie, czy Sajed miał jakieś przyzwolenie zewnętrzne na te działania? Tu odpowiedzi nie znamy, jednakże no faktycznie na tym etapie, choć jest popularnym politykiem, pytanie, jakie są jego zamiary? No jeśli odwołał premiera, no to powinien kogoś mianować na jego stanowisko. Jeśli odwołuje szefa telewizji, to tutaj właśnie pytanie, jakie są jego zamiary, czy chodzi o to, aby właśnie przejąć pełną władzę, jeśli na czas określony, jak mówi konstytucja, to jest on winien przedstawić jakiś plan na to, jak to będzie wyglądało dalej. Pamiętajmy, że zawiesił on działalność parlamentu na 30 dni. Zobaczymy, co się stanie później. Tak więc tutaj, korzystając z trudnej sytuacji społecznej, mamy do czynienia właściwie z całkowitym przyjęciem władzy. No, co stanie się dalej? I pytanie, z kim będzie Sajed później współrządził, prawda? Ponieważ mówimy o ingerencji zewnętrznej, mówimy o państwach, ale przypomnijmy, był on swego czasu podejrzewany o kontakty z islamistami. Czy z jego punktu widzenia islamiści mogą być takim czynnikiem stabilizującym jego kraj? Być może, ponieważ przecież Tunezja również była narażona na zamachy terrorystyczne, tak więc być może Sajed, aby ustabilizować tą sytuację wewnętrzną, w jaki sposób będzie gotów na podzielenie się władzą z islamistami po to właśnie, aby zakończyły się zamachy, spory wewnętrzne. I z tymi pytaniami musimy zostawić słuchaczy, gdyż czas nas goni. Dziękuję serdecznie za ten przegląd wydarzeń i opinie dotyczące tego, co dzieje się w Tunezji. Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji, był gościem Kuriera w Samopołudnie. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.